Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej Lewicy w Pile. Na konferencji prasowej już na niemal ostatniej prostej tej kampanii wyborczej. Jest mi niezmiernie miło przywitać moich przyjaciół, moje przyjaciółki, moich przyjaciół podczas tej konferencji prasowej. Serdecznie witam panią posłankę Małgorzatę Prokop-Paczkowską z sąsiedniego okręgu wyborczego. Witam również bardzo serdecznie pana posła Krzysztofa Śmiszka, wiceprzewodniczącego Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Są również ze mną moi współkandydaci na liście numer 8 Elżbieta Mandes oraz numer 18 Kamil Bocian i chciałbym prosić o zabranie głosu Krzysztofa Śmiszka. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Jest mi niezwykle miło dzisiaj gościć po raz kolejny w Pile. Byłem tutaj kilka tygodni temu na konwencji Lewicy. Szanowni Państwo, to są niezwykle istotne wybory. To są właściwie wybory, które będą przesądzały, czy Polska idzie na wschód, czy Polska idzie na zachód. Czy idziemy do przodu, czy będziemy dalej stać w miejscu i się nie rozwijać. Mówię to z całą świadomością i też premedytacją, bo dzisiaj tak naprawdę te wybory odpowiedzą na pytanie, czy Polska wreszcie odzyska godność, czy Polska wreszcie wróci do rodziny europejskiej i czy Polska wreszcie będzie mogła być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Piła, tak jak wiele miast tej wielkości, boryka się z różnymi problemami. Oczywiście jest to miasto, które się rozwija, którym mieszkańcom żyje się dobrze, ale mogłoby się żyć lepiej. Mogłoby się żyć lepiej, gdyby nie uparty rząd, gdyby nie rząd, który tak naprawdę poprzez swoje wewnętrzne kłótnie, poprzez swoje wewnętrzne spory, poprzez swoje wewnętrzne różne gierki tak naprawdę wciąga w tę swoją wewnętrzną wojnę całą Polskę, wszystkich Polaków i wszystkie Polki. Mówię o tym konflikcie, dlatego że wszyscy wiemy, że to właśnie przez konflikt wewnątrz rządu do Polski nie płyną pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Szanowni Państwo, Lewica głosowała ponad dwa lata temu za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Ten Fundusz Odbudowy to są najłatwiejsze pieniądze w historii Unii Europejskiej. To są setki miliardów złotych między innymi dla Polski, po to, aby szybko, sprawnie, efektywnie, skutecznie odbudować gospodarki krajów Unii Europejskiej po pandemii koronawirusa. I szanowni Państwo, z czym my mamy dzisiaj do czynienia? No mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, bo takie kraje jak Włochy, takie kraje jak Hiszpania, takie kraje jak Portugalia, Niemcy, a nawet najbogatszy w Unii Europejskiej Luksemburg korzystają ze swoich krajowych planów odbudowy. Wydają miliardy na potęgę, rozbudowują infrastrukturę, inwestują w szpitalnictwo, inwestują w edukację, inwestują w innowacje, inwestują w naukę i badania. A Polacy? A Polacy, szanowni Państwo, od 878 dni nie mają szansy na to, żeby skorzystać z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zadajemy tutaj dzisiaj na placu Staszica w Pile pytanie, gdzie są te pieniądze? Pytamy wszystkich kandydatów, między innymi Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Widzę tutaj na plakatach pana posła Porzucka. Pytamy, gdzie są te pieniądze? Dlaczego blokujecie dostęp Polakom do pieniędzy z Unii Europejskiej od 878 dni? My, Lewica, głosowaliśmy za tymi pieniędzmi. My, Lewica, jesteśmy dumni z tego, że nie mamy nic na sumieniu. Do tego planu odbudowy wpisaliśmy setki milionów złotych dla szpitali powiatowych. Ja jestem kandydatem z Dolnego Śląska i tam jest mnóstwo powiatowych miast, które właśnie z obawą patrzą na swoje powiatowe szpitale, bo nad tymi szpitalami powiatowymi zawisły ciemne chmury. Jestem przekonany, że podobna sytuacja dotyczy także okręgu pilskiego. Szanowni Państwo, w tym Funduszu Odbudowy, w tym Krajowym Planie Odbudowy Lewica wpisała 75 tysięcy mieszkań z tanim czynszem na wynajem. Przecież w Pile także mogłyby powstawać te mieszkania. Przecież w Pile także szpital potrzebuje wsparcia. I to
przez to, że Ziobro trzyma za szyję Kaczyńskiego, a Kaczyński trzyma za szyję Ziobrę, od 878 dni nie mamy tych pieniędzy. Szanowni Państwo, nie mamy tych pieniędzy nie tylko dlatego, że mamy wewnętrzną walkę w rządzie, ale nie mamy tych pieniędzy, ponieważ polski rząd i Prawo i Sprawiedliwość wybrało. Położyło na jednej szali miliardy, łatwe, najłatwiejsze miliardy w historii Unii Europejskiej dla Polek i Polaków, a na drugiej szali położyli sobie wartość, jaką wyznają, czyli połamanie kręgosłupów polskich sędziów. I co wybrali? Wybrali walkę z polską praworządnością, wybrali walkę z polskimi sędziami, wybrali walkę z niezależnymi i niezawisłymi sądami. Ja przypomnę, że właśnie o to jest cała awantura. Przez to, że polski rząd i Prawo i Sprawiedliwość postanowiło sobie podporządkować polskie sądownictwo, wziąć pod but polskich sędziów, bo prokuratorów już wzięli, to właśnie przez to nie mamy tych pieniędzy. I wypatrujemy tych pieniędzy jak kaniaczdżu. Szanowni Państwo, lewica, która będzie w nowym rządzie, o tym jestem przekonany. Jestem przekonany, że po 15 października będziemy mieli nowy demokratyczny rząd, a lewica będzie częścią tego nowego demokratycznego rządu. Pierwszą rzeczą, jaką lewica zrobi w nowym rządzie, to spowoduje, że premier nowego rządu pojedzie do Brukseli, uruchomi te pieniądze i wreszcie te pieniądze zaczną płynąć szerokim strumieniem do Polek i Polaków, bo nam się te pieniądze po prostu należą. Parafrazując klasyczkę, akurat te pieniądze nam się po prostu należą tylko dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jesteśmy od 20 lat członkiem Unii Europejskiej i powinniśmy brać udział we wszystkich najważniejszych programach, jakie Unia Europejska przewidziała dla krajów członkowskich. To jest wstyd. To jest wstyd i hańba, że polski rząd blokuje pieniądze mieszkańcom Piły od 878 dni. Jest taka rodzina, jest takie ugrupowanie, które tych pieniędzy nie potrzebuje. To jest Prawo i Sprawiedliwość. Masz legitymację Prawa i Sprawiedliwości? To tak jakbyś miał złotą kartę do bankomatu. Możesz wydawać i pobierać te pieniądze bez ograniczeń. Bo rodzina państwa Morawieckich, jak pokazują media, to jest najbogatsza rodzina w Polsce. To jest jedna z najbogatszych rodzin w Polsce. Oni tych pieniędzy nie potrzebują. Ale potrzebują tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy mieszkańcy Piły i tego okręgu. I o te pieniądze także w nowym Sejmie będzie walczył dr Dariusz Standerski. Jestem przekonany, że będzie świetnym posłem, będzie świetnym parlamentarzystą i to on, jak nikt inny wie, jak te pieniądze wydać, jak te pieniądze pozyskać i jak zrobić, żeby każda złotówka z Krajowego Planu Odbudowy przyniosła dodatkowe korzyści. Oddaję głos jeszcze raz panu doktorowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dotyczą także nas. Dotyczą miejsc pracy w naszym regionie, dotyczą naszej infrastruktury, dotyczą naszego codziennego życia. Ponieważ od ponad 2 lat jest blokowane ponad 260 miliardów złotych, w tym miliard złotych dla powiatu pilskiego. Bardzo chętnie zapytałbym lidera listy PiS do Sejmu, pana Krzysztofa Czarneckiego, o to, dlaczego między innymi on te pieniądze blokuje, ale przyznam, że bardzo dawno go nie widziałem, ani w Pile, ani w Sejmie, więc trudno mu zadać to pytanie. Mam nadzieję, że do końca kampanii wyborczej przynajmniej raz w Pile się pojawi i będzie mu można to pytanie zadać. Zadać mu pytanie o ten miliard złotych dla mieszkańców powiatu pilskiego, o kolejne miliardy dla mieszkańców innych powiatów, które mogłyby pójść na odtwarzanie linii kolejowych, na nowe linie autobusowe, żeby mieszkańcy ościennych powiatów mogli dojeżdżać do Piły do pracy i wreszcie na nowe miejsca pracy w samym powiecie pilskim. W Krajowym Planie Odbudowy jest specjalny obszar dofinansowania dla przedsiębiorców, bezpośrednio dla przedsiębiorców na nowe miejsca pracy, na zwiększenie produktywności. Ten miliard złotych więcej w powiecie pilskim to wynagrodzenia wyższe o kilkaset złotych miesięcznie. Bo dobrze Państwo wiedzą, że wynagrodzenia w naszym powiecie, w naszym regionie są niższe niż na przykład w innych częściach Wielkopolski. Dlaczego? Ponieważ przez całe lata rząd PiS zaniedbywał region, jeżeli chodzi o inwestycje. Przez lata byliśmy mamieni obietnicami,
obietnicami, że zostanie zbudowana trasa S11, że zostanie zbudowany drugi tor do Poznania na całej długości, że nie będą likwidowane linie do Czarnkowa i do innych miejscowości. A to wszystko niestety spowodowało, że inwestuje się u nas mniej, że zarabiamy mniej niż w innych częściach Wielkopolski i to należy zmienić, bo dla Lewicy ważne są miejscowości takie jak Piła, takie jak Łobrzenica, takie jak Wągrowiec czy Damasławek, nie tylko jak trzeba przyjechać na Dożynki lub uśmiechnąć się z czekiem. Wszyscy pamiętamy, jak z czekami jeździł pan minister Niedzielski. Jak się okazało, że jednak nie będzie jedynką, to nagle pan minister Niedzielski wyparował, a z nim czeki, które często okazały się bez pokrycia. Więc 15 października wybierzmy tych, dla których nasze miejscowości, nasz region jest ważny. Wybierzmy tych, którzy są tutaj niezależnie od tego, czy są wybory, czy jest kampania, czy nie. I dlatego zachęcam do głosowania na tych, którzy nie blokują pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, nie będą blokowali tego miliarda złotych, a dla Lewicy to jest absolutny priorytet, żeby inwestycje znowu wróciły do powiatu pilskiego, do innych powiatów w regionie, w tym do powiatu chodzieskiego. Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.